Cześć, dzisiaj jest 31 października 2016 roku i ze studia kanału Wideotesty wita Was Szakal. Zapraszam serdecznie na 81 odcinek cyklu Video News, w którym opowiemy Wam o autorze przecieku The Fappening, smartfonie bez ramek, nowych MacBookach czy plotkach na temat Samsunga Galaxy S8. Łapcie popcorn i oglądajcie! Xiaomi ostatnio nieźle poczyna na rynku mobilnym. W krótkim czasie zaprezentowali modele Mi 5S, Mi Note 2, a także Xiaomi Mi Mix. Jest to jeden z niewielu bezramkowych telefonów na rynku, a bez wątpienia najmocniejszy z nich. Pierwszym takim smartfonem był chyba zaprezentowany 2 lata temu Sharp Aquos Crystal, choć trzeba przyznać, że urodą on nie grzeszy. W Mi Mix pozbyto się ramek po bokach i na górze ekranu. Wyświetlacz zajmuje więc rekordowy procent powierzchni panelu przedniego, bo aż 91,3%. W efekcie frontowy aparat oraz czujniki przeniesiono pod ekran. Oprócz wyglądu ciekawa jest również specyfikacja. Wyświetlacz IPS ma przekątną aż 6,4 cala i dość niespotykane proporcje 17:9. To też rozdzielczość wynosi 1080x2040 pikseli. Grubość urządzenia to 7,9 mm, a na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 821, 4 lub 6 GB RAM-u, aparat 16 megapikseli z detekcją fazy, czytnik linii papilarnych czy akumulator o pojemności 4400 mAh. Ceny urządzenia to odpowiednio $520 za wersję 4 GB RAM-u oraz $590 za wersję 6 GB RAM z pozłacanymi wykończeniami. Po premierze iPhone'a 7 przyszedł czas na plotki dotyczące nowego flagowca Samsunga. Koreańczycy po famie, jaką popełnili z modelem Note 7, na pewno przy okazji przyszłorocznej premiery będą chcieli odbudować zaufanie klientów. W związku z pogłębiającą się promocją wirtualnej rzeczywistości, nowy S8 ma zostać wyposażony w ekran aż 4K, aby zapewnić najlepsze wrażenia VR. Pytanie, co zrobią w tym momencie z baterią, która będzie szybko się rozładowywać. Być może telefon będzie zwyczajnie grubszy, ale przecież już S7 była sporo grubsza od S6. Zapewne ponownie zadebiutują dwie wersje urządzenia. Jedna z ekranem około 5,1 cala, a druga 5,5 cala i zakrzywionymi krawędziami. Na europejskim rynku zapewne sprzedawana będzie wersja z autorskim procesorem Samsunga Exynos 8895 i 6 GB RAM-u, a do USA trafi najnowszy Snapdragon 830. Rewelacją ma być też brak złącza słuchawkowego oraz podwójny aparat. Nie sądzę jednak, by Samsung to zrobił, zważając na fakt, jak to 3 lata temu śmiał się z Apple z braku funkcji NFC. Tym razem może być podobnie, dlatego myślę, że mini jack to będzie właśnie taka karta przetargowa. Co z kolei stać się może, to zrezygnowanie z fizycznego przycisku Home na rzecz optycznego z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. A Wy co sądzicie o nadchodzącym S8 i plotkach o nim? Dajcie znać w komentarzu poniżej. Apple zaprezentowało nowe MacBooki Pro. Najnowsze modele mają design bardzo podobny do poprzedników, ale zostały wzbogacone o dwie nowe barwy – srebrną i gwiezdną szarość. Głównym punktem sprzedażowym ma być jeszcze lepszy obraz. To nadal Retina, ale z mocniejszym podświetleniem LED, o 67% wyższym współczynnikiem kontrastu i z szerszą gamą kolorów. MacBook Pro 13 został wyposażony w 13,3-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, co daje gęstość 227 ppi. Natomiast w MacBooku Pro 15 wykorzystano 15,4-calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2880x1800 pikseli, co daje gęstość 220 ppi. W obu przypadkach jasność ekranu wynosi 500 nitów. Mimo znacznie zmniejszonej grubości usprawniono klawiaturę i powiększono gładzik z funkcją Force Touch. Dodatkowo miejsce znalazło się na Touch Bar, czyli wbudowany w MacBooka panel dotykowy OLED, który da użytkownikowi błyskawiczny dostęp do spersonalizowanych przez niego narzędzi. Zastosowanie znalazł także czytnik Touch ID skopiowany 1:1 z iPhone'a, który zwiększy bezpieczeństwo. Wymienione dodatki to opcja w wersji 13-calowej, ale w 15 to już standard. To nie koniec nowinek, bo producent ulepszył także system audio. Zmiany oczywiście dotknęły też wnętrza, a dokładne specyfikacje znajdziecie na naszej stronie. Link do artykułu jest naturalnie w opisie. Najnowsza kontrowersja nowych MacBooków to
zaś liczba złączy i ich rodzaj. Na obudowie wprowadzono 2 lub 4 porty Thunderbolt 3 w zależności od wersji, do których można podłączyć urządzenia peryferyjne, monitory lub macierze dyskowe. Uwaga! Złącza te niestety służą także do ładowania laptopa, choć warto wspomnieć, że bateria starczy na 10 godzin przeglądania internetu lub odtwarzania filmów, ale nadal zabieramy jedno złącze. Tak więc, dobrze widzicie, nowe MacBooki nie mają w ogóle żadnych złączy USB. Ani standardowego wyjścia obrazu jak mini DisplayPort, ani także czytnika kart pamięci. Drodzy Apple'owcy, przygotujcie się na wyrzucanie dodatkowej kasy na masę przejściówek. Od iPhone'a 7 chyba Apple się zakochało w tych przejściówkach. Dla mnie osobiście to po prostu jest jakiś żart, a jaka jest wasza opinia, dajcie znać poniżej. Premiera nowych procesorów Intela z serii Kaby Lake nadchodzi wielkimi krokami. Przed nią, na łamach chińskiego serwisu X-Preview, pojawiły się wyniki wydajności procesora i5-6700K razem z porównaniem do starszego modelu z architekturą Skylake. i5-6700K będzie najprawdopodobniej jednym z najwyższych modeli. Niestety nadal w serii i5 nie uświadczymy trybu HT, do dyspozycji mamy więc jedynie 4 rdzenie i 4 wątki. Bazowa częstotliwość taktowania wyniesie 3,8 GHz, a w CPU zintegrowano także 4x256 KB pamięci podręcznej L2, 6 MB pamięci poziomu L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR3L1600 i DDR4-2400 oraz układ graficzny Intel HD620. TDP ma wynieść 91 W. Nową i5 porównano do poprzednika 6600K oraz mocniejszego brata i7-6700K. Całość działała na platformie z ASRockiem 170OC Formula, 8 GB RAMu 2133 oraz na grafice GTX 1070. W porównaniu do 6600K w testach jednowątkowych wzrost wydajności wyniósł 6,14%, z kolei wielowątkowych 9,12%. Nie są to zatem powalające wyniki. Wszystko staje się jeszcze dziwniejsze, kiedy zerkniemy do porównania z i7. Okazuje się, że nieznacznie wygrywa tutaj i5 z Kaby Lake, choć jedynie w aplikacjach jednowątkowych. Wszystkie wątki to naturalnie domena i7-6700K, bo ma przecież ich 2 razy więcej. Dokładne wyniki znajdziecie w rozwinięciu wideo news, link w opisie. Napiszcie, co sądzicie o nowych procesorach Intela w komentarzu poniżej. Prawda jest jednak taka, że właśnie tego powinniśmy się spodziewać, bo jedyne co tutaj ulepszono to tak na dobrą sprawę proces technologiczny. Mikroarchitektura jest niemal dokładnie taka sama. Co więcej, Intel cały czas umieszcza słabej jakości pastę termoprzewodzącą pod obudową IHS. Ostatni wywiad prezesa Microsoftu Steve'a Ballmera dla CNBC był naprawdę ciekawy. Szef amerykańskiego giganta przyznał bowiem, że kilka lat temu miał plany, aby wykupić Facebooka. W 2010 roku, kiedy Facebook w USA był już bardzo popularny, a globalnie właśnie skończył raczkować, Ballmer zaoferował Zuckerbergowi aż 24 miliardy dolarów. Mark naturalnie podziękował i faktycznie mu się to opłaciło, bo teraz portal jest warty aż 374 miliardy dolarów. A biorąc pod uwagę, ile Facebook wie, co, kiedy, gdzie i z kim robimy, to można rzec, że jest bezcenny. To wielka baza danych, do której informacje dla wielkich korporacji dostarczamy zupełnie za darmo, często nieświadomie. Pytanie jednak, czy Facebook byłby tyle wart pod skrzydłami Microsoftu? Jak sądzicie? Dzisiaj w ramach ciekawostki o Ryanie Collinsie, który pobrał nagie zdjęcia ponad 100 gwiazd kinowych i muzycznych. Słynny fapening to obnażenie hipokryzji wielu celebrytek i pokazanie, że w istocie sodówka uderza im do głowy. Na salonach piękne przyzwoitki, których w życiu nie można by posądzić o robienie sobie nagich fotografii. Aż tutaj Ryan Collins łamie zabezpieczenia niby nie do złamania, bo to przecież iCloud od Apple. 36-letni mieszkaniec Lancaster w stanie Pensylwania, Ryan Collins, zgodnie z ustaleniami śledczych, wyłudził za pomocą spreparowanych wiadomości e-mail loginy i hasła do chmurowych dysków ponad 100 celebrytek. Wśród nich znalazły się Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Kate Upton, Victoria Justice czy Kim Kardashian. Następnie pobrał zapisane w chmurze prywatne zdjęcia. No i właśnie, wyrok wynosi zaledwie 1,5 roku, bowiem FBI nie mogło ustalić, czy to właśnie sam Collins udostępnił fotografię na Pirate Bayu, 4chanie czy Reddicie. Mężczyzna odpowiedział tylko i wyłącznie za podszywanie się i kradzież prywatnych zdjęć.
Co jak co, ale myślę, że chłopak sprawił tyle radości wielu osobom, że powinien założyć profil na Kickstarterze, bo znalazłoby się na pewno dużo ludzi, którzy chętnie pomogą mu po wyjściu z więzienia federalnego. A co do celebrytek, wystarczyło nie umieszczać swoich nagich zdjęć w chmurze lub po prostu w ogóle ich nie robić. A wy, zbereźnicy, przyznajcie się w komentarzach, czy przeglądaliście katalog Fappeningu. I to byłoby na tyle w 81. odcinku z cyklu Video News. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie oczywiście palec w górę, a za tydzień wpadnijcie obejrzeć kolejny. Udostępnijcie proszę ten epizod klikając poniżej udostępnij i przechodząc na swój profil facebookowy. Będę bardzo wdzięczny. Mówił oczywiście dla was Szakal, zapraszam was także do obejrzenia naszych innych materiałów. Dziękuję serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!